Cześć, witajcie na kanale Agnieszka Grzelak Vlog. Witam was w Seulu, w stolicy Korei Południowej. Dzisiaj na moim Instagramie zadałam wam pytania, które pozwolą wam kontrolować mój jutrzejszy dzień. Więc widzimy się jutro rano. Zobaczymy, co dzień przyniesie. Zapytałam was, w co mam się ubrać, czy w sukienkę, czy w shorty i t-shirt, i wybraliście dla mnie ten zestaw, czarne shorty i zielony t-shirt, więc ubieram się. Tadam! Tak się prezentuję. I potem zapytałam, czy chcecie, żebym wyszła na miasto w moich włosach, czy w peruce, i tutaj walka była taka w zasadzie prawie wyrównana, ale jednak większość stwierdziła, że w moich własnych. Więc w zasadzie już prawie jestem gotowa do wyjścia, ale została jeszcze jedna rzecz. W Korei, tak jak wiecie, są bardzo popularne maseczki w płachcie, standard, ale też bardzo popularne i dużo osób chodzi w takich plastrach na pryszcze. Więc teraz pytanie, czy chcecie, żebym wyszła z domu w maseczce w płachcie, czy w dużej ilości, jak wiecie, bardzo dużo plastrów na pryszcze. I tutaj też było w miarę wyrównane, ale jednak większość was stwierdziła, że w maseczce, w płachcie. Więc założę ją teraz na siebie, po czym pójdę dalej w miasto. Przyznam szczerze, że aż się sama zastanawiam, jak ludzie zareagują na tą maseczkę, bo mimo, że u nich maseczki jakby są normalne, to nikt nie wychodzi w nich na zewnątrz, tylko wszyscy ich używają w domu. Więc ja będę chyba pierwszą osobą, która to zrobi. W każdym razie nawet nie musiałam wychodzić do sklepu, żeby kupować maseczkę w płachcie, bo dostałam ją przy okazji robienia innych zakupów, więc wezmę właśnie taką. Chyba ogarniam, gdzie jest góra, gdzie dół w końcu. Okej, wydaje mi się, że jest całkiem dobrze rozłożona. Nie pasuje jakoś idealnie do mojej twarzy, ale nie jest też najgorzej. Wydaje mi się, że jestem gotowa do wyjścia na miasto. Na tej masce jest napisane, że się utrzyma 15-20 minut, więc to totalnie powinno wystarczyć na przejście do kolejnego kroku. A ja tymczasem postaram się ponagrywać wam reakcję ludzi, ale jest jeszcze dosyć wcześnie, w sensie jest 10 rano, więc jest jeszcze dosyć mało ludzi. A tak w ogóle to dzisiaj jest koszmarnie gorąco, bo jest aż 30 stopni, więc mam nadzieję, że się nie ugotuję. Pierwsza ofiara. Sami turyści na razie. Ale nie ma jakichś mega dziwnych reakcji. No nie wiem, ja na razie czuję się jakoś nie za bardzo oceniana. W ogóle panowie tam wiercą coś. O, dziewczyny oceniają. Definitywnie tutaj była ocena. Teraz właśnie będzie dużo ludzi, więc uwaga, czy dostanę oceny. Nie, tu mnie olały. Tu oceniają, trochę oceniają. Ale bardzo dużo osób w ogóle tutaj ma totalnie gdzieś, jak się wygląda. Niektóre laski właśnie chodzą w bandażach po operacji. I teraz jak chcecie, żebym przechodziła przez ulicę? Czy mam przechodzić skacząc? Czy tańcząc? Fakt, że akurat muszę przejść przez te pasy, a nie przez te, ale w końcu przejdę na pewno i przez większe pasy. Natomiast czas na przejście tanecznym krokiem. Myślę, że to przyciągnęło w ogóle większą uwagę niż to, że przechodziłam w maseczce w płachcie. Więc to, że przechodziłam w maseczce w płachcie i jeszcze tańczyłam, to jest w ogóle beka. Teraz zmierzam w stronę metra w mojej prawie wyschniętej już maseczce, dlatego że... I teraz pytanie, czy mam zrobić makijaż w metrze, czy mam zrobić makijaż w Starbucksie? Tutaj była zacięta walka między tym, czy mam zrobić właśnie makijaż w Starbucksie, czy w metrze, bo obie opcje są, powiedzmy sobie szczerze, bardzo fajne. Ja bym mogła zrobić którąkolwiek, ale wy wybraliście, że mam sobie zrobić makijaż w metrze, więc schodzę na dół. Ja idę na dwójeczkę. Użyję mojej karty do metra. To jest śmieszne, bo ja się tak staram, a tutaj ludzie naprawdę mnie olewają. Jakiś śmieszek, o, ta pani się uśmiechnęła. Więc teraz poszedłam w metrze, tutaj obok mnie dziewczyna siedzi i się śmieje, ale chyba nie ze mnie, więc siedzę już w metrze, więc mogę zacząć make-up. Wyjmuję, już jest tak sucha, na fiór. Zastanawiam się w ogóle, ile czasu mi zajmie zrobienie makijażu w metrze, bo jeszcze nigdy tego nie robiłam, ale do ciosu. Świetnie, teraz widzicie tylko widoki, a nie mnie. Ty
ja już robię sobie makijaż, to pytanie, czy mam zrobić makijaż taki europejski, w sensie taki, jak sobie normalnie robię, czy na przykład zrobić koreański. I wybraliście, żebym zrobiła w stylu koreańskim, więc zacznę sobie od kremu BB uszy. Ja normalnie po podkładzie albo kremie BB bym się zapudrowała, ale jeżeli chodzi o koreański makijaż, to one nie używają pudru w ogóle, albo jeżeli odrobinkę tutaj gdzieś najbardziej przetłuszcza, ale ja nie użyję nic, więc przechodzę do kolejnego kroku. Mega dziwnie jest robić brwi bez lusterka, tylko z podglądem w kamerze. To może w ogóle nawet nie wyjść tak jak powinno, może to jakkolwiek wyjdzie. Jeszcze ja sobie przeczeszę żelem Start. Akurat tutaj dziewczyny lubią mieć podkreślone brwi. Was ciekawią reakcję ludzi, to tutaj nikogo to nie interesuje, co ja robię. Wszyscy siedzą w telefonach, tak jak to u nas zresztą jest. Może jakby ktoś u nas w metrze robił makijaż, to by ludzie trochę zwracali uwagę. Ale nie, tutaj wszyscy siedzą w telefonach, w ogóle nie rozglądają się na boki. Teraz przejdę do oczu i do policzków. I tutaj wzięłam sobie taką paletę, która totalnie starczy mi na wszystko. I będę używała w zasadzie tylko tego pomarańczowego cienia w rogu, bo one głównie malują się jednym kolorem. W sensie, że policzki i oczy i usta robią w tym samym odcieniu. Znowu jakby co, to patrzę tylko w podgląd kamery, więc nie do końca wiem, czy to wyjdzie dobrze. Ale właśnie ogólnie, jeżeli chodzi o ich makijaż oka, to jest tak, że raczej jest jedna plama koloru jakiegoś brązu, korala, koralowego czy różowego. I potem dodają jeszcze trochę błyszczącego cienia, więc ja sobie tutaj tak rozsmaruję na górnej powiece. I teraz na dolną powiekę dam taki brązowy. Teraz w końcu użyję błyszczącego cienia. I one go nakładają tutaj w wewnętrznym kąciku, ale też przeciągają trochę na powiekę. Boże, ja nigdy co robię, to jest trochę jak mi się malowała bez lewo. I teraz użyję kredki do oczu, której one w zasadzie używają tylko w zewnętrznym kąciku i przyciągają tak na płasko. Nie wiem, czy uda mi się wszystko zrobić na kamerze, że tak powiem, bo naprawdę nie widzę, co robię. Najwyżej potem poprawię. Teraz w takim razie podkręcę rzęs zalotką. I teraz wytuszuję. Wezmę sobie większy bezalek z tym samym cieniem. I nałożę to sobie dosyć wysoko i dosyć dużo. Znowu nikt nie zwraca mi uwagi. I jeśli chodzi o usta, to zrobię dokładnie to samo. Czyli wezmę po prostu ten cień na palec i wklepię go w usta. Okej, makijaż już jest gotowy, więc ja mogę spokojnie wychodzić. Uważam, że wyglądam teraz zdecydowanie lepiej niż na początku w tej maseczce w płachcie. Ale teraz totalnie czuję, że muszę coś zjeść, więc bierzmy się za jakieś śniadanie. A tak w ogóle to zrobienie tego całego makijażu zajęło mi około 20 minut, jak sobie tak przeliczyłam, ile mniej więcej stacji jechałam. Przy wyjściu z metra zauważyłam, że w 7-Eleven są takie ich kluseczki ryżowe i może sobie wezmę też coś takiego na przekąskę. Oho, czas znowu przejść przez pasy. Samochód na mnie czeka, ale mnie to nie interesuje, bo ja tańczę. No i w końcu dotarłam do piekarni wegańskiej, w której nie ma jajek, mleka ani masła. Idealnie. A więc zamówiłam sobie wegańską kanapkę na ciepło z takimi grillowanymi warzywami. I do tego, jak jeszcze zmieszczę na teraz, mam takiego muffinka z zieloną herbatą. Ale nie będę tego jadła normalnie, bo... Czy chcecie, żebym przez cały dzień jadła tylko używając pałeczek, czy tylko używając rąk? I okazało się, że większość z was chciała, żebym jadła wszystko pałeczkami. No akurat tutaj kanapkę byłoby o wiele łatwiej zjeść po prostu ręką, ale wzięłam ze sobą pałeczki, które dostałam przy okazji zamówienia czegoś i będę jak ten debil jadła kanapkę pałeczkami. Już dużo rzeczy jadłam pałeczkami, ale nie akurat kanapkę. Ja już to widzę, jak to po prostu będzie jeden wielki fail, bo ona jest po prostu za ciężka na pałeczki. Dobra, daj. Poczekajcie, ja to zrobię. Dobra, może chociaż jedną część. Aha, aha. Okej.
Jest taki sposób, mogę jeść oddzielnie chleb i warzywa. Dłużej mi to zajmie, ale jest to jak najbardziej wykonalne. A, tutaj nikogo nie obchodzi, jak kto je i co kto je. Już mi niewiele zostało, ale muszę przyznać, że się zmęczyłam. Dwie kanapki nie jest łatwe pączkami. Mało jest Koreańczyków, którzy nie jedzą mięsa, a co dopiero w ogóle wegan. To jest chyba ostatnie gryzy. Udało się. No i to dopiero jest przejście dla pieszych, słuchajcie. I zielone ruszyli. Zobaczcie, jaka piękna wystawka jedzeniowa. Jest tak gorąco, że stwierdziłam, że wstąpię sobie jeszcze na jakiś deser lodowy. Tutaj jest taka bardzo popularna knajpa właśnie z deserami. I w ogóle zobaczcie, ile oni mają tutaj do wyboru. To jest jakiś hardcore. Tu wszyscy się topią i chciałam sobie kupić taki typowy ich drink, znaczy picie na gorącą pogodę, czyli sok arbuzowy, ale niestety okazało się, że jest wyprzedany, a kiedy zapytałam o te wszystkie piękne desery, które widzieliście, no to okazało się, że wszystkie mają mleko, więc ja nie mogę ich jeść, więc zamówiłam sobie po prostu truskawkową lemoniadę. Ale jak będziecie w Korei, to bardzo polecam właśnie spróbować takiego soku z arbuza, watermelon juice. Bardzo, bardzo dobry i orzeźwiający. Wygląda w ten sposób. I pytałam was, jakie paznokcie mam zrobić. Bardzo chciałam w Seulu zrobić sobie paznokcie i zresztą wy też mówiliście, że to świetny pomysł. Więc teraz wy zadecydujcie, czy chcecie, żebym zrobiła takie, wiecie, sparkling, coś w stylu, takie szklane paznokcie z dużą ilością świecidełek, czy takie paznokcie w jakiejś postaci, na przykład Line Friends, Cacao Friends. I wybraliście, że wolicie z postaciami. Ale potem nie mogłam się zdecydować, czy chciałabym paznokcie z Lewkiem Ryanem, czy z tym koniem, który dla mnie wygląda jak jednorożec, mangiem. I zadecydowaliście na manga. Jestem teraz w bardzo popularnym miejscu w takiej studenckiej dzielnicy Mapogu i właśnie tutaj przyszłam na paznokcie. Wybrałam jedno z takich fajniejszych miejsc, mam nadzieję przynajmniej, bo jak robiłam research, to były fajne. No, więc chodźcie ze mną. To raczej nie jest to, to jest chyba to. Tak, to jest to, więc pokazuje mi, że na trzecim piętrze, więc idę na trzecie piętro. To jest chyba dopiero drugie, bo tu jest jakaś opalenizna. Przed chwilą ustaliłam z panią, jak ma wyglądać wzór i jaka będzie za to cena, więc tak jak mówiłam, chciałam zrobić paznokcie z mangiem. No, mam nadzieję, że tak będzie zadowalające. Tutaj pani mi pokazała paznokcie, które teraz są popularne w Korei i na przykład za takie wzory trzeba zapłacić około 260 dolarów. Paznokcie są skończone i wyglądają w ten sposób. To jest jedna ręka i tutaj jest mang narysowany przez panią. W ogóle muszę przyznać, że bardzo dobrze jej to wyszło. Tutaj są naklejki, takie jakby tatuaże i tutaj jest jeszcze taki kryształek. I już teraz wam pokazuję drugą rękę. Druga ręka wygląda w ten sposób. Mang jest tutaj na tym palcu. Niestety musiałyśmy trochę zmienić koncept, dlatego że pani miała następną klientkę. Ja chciałam, żeby mang był na obu paznokciach, właśnie na jednym tak głowie, a na drugim taki i żeby właśnie był na czterech paznokciach łącznie, no ale niestety zdążyłyśmy zrobić tylko dwa, ale tutaj jest jeszcze jakiś jednorożec z tęczą po prostu. Oczywiście totalnie rozumiem, że pani miała następną klientkę, ale jednak czuję się trochę zawiedziona, bo to nie jest do końca to, co chciałam i to, co zresztą wy chcieliście, żebym miała zrobione. No ale to już nie zależało ode mnie, natomiast zapłaciłam za to 500 zł z kawałkiem, 530, 560, coś takiego, więc wydaje mi się, że jak na takie dosyć proste paznokcie, to jest to drogo. A tak się prezentują obie dłonie. No najbardziej mi się podobają te paznokcie oczywiście. Chyba nadszedł czas, żebym w końcu zjadła moją babeczkę, którą tak długo od śniadania trzymałam, ale już po prostu jestem taka głodna i oczywiście nie mogę tego zjeść jak normalny człowiek ręką, tylko paleczkami. Nie wiem, jak mi to wyjdzie, ale
Podejście numer jeden zakończone fejlem, ale mam nadzieję, że podejście numer dwa już będzie lepsze. Na pewno ułatwia mi dużo to, że to jest w kubeczku. Strasznie jest suchy ten muffin. I jem go paleczkami. Ale muszę poszukać jeszcze czegoś innego do zjedzenia, takiego wiecie, obiadowego. A potem dalej na quest. To jest tak koszmarnie suche, że muszę popijać cały czas. Okej, czas ruszyć dalej w trasę, bo mam jeszcze parę rzeczy do zrobienia dzisiaj. Tak się będę bawiła na karaoke dzisiaj wieczorem. To będzie długie przejście, słuchajcie. A w zasadzie przetańczenie. I chapeau dance do Polka. I criss cross. I postawię tutaj bekę, a ludzie patrzą i robią takie skąd ona jest? Patrzcie, i kamarnice w ogóle. Jednym z bardziej hardkorowych pytań do Instagram decyduje było... I teraz słuchajcie hit. Chciałabym zrobić sobie jakąś taką pamiątkę po Seulu, że tak powiem, bo na przykład na Hawajach zrobiłam sobie tatuaż tęczy, który mi po prostu przypomina cały czas o Hawajach. I teraz, czy chcecie, żebym zrobiła sobie tatuaż właśnie tutaj w Seulu, taki z jakimś symbolem koreańskim, który będzie mi przypominał, czy chcecie, żebym zrobiła jakiś na przykład piercing? No i jak widzicie, gigantyczna przewaga, żebym sobie zrobiła tatuaż, więc właśnie idę do studia tatuażu. O, uwaga, ulica, przejście przez ulicę. A więc, wracając, tak, właśnie idę do studia tatuażu, który przyjmuje tak zwane walk-in, czyli po prostu można przyjść i sobie zrobić bez jakiegoś wcześniejszego na maksa umawiania się, więc to działa. Dobra, uwaga, już się zbliżam, widzę tam logo studia. BP, Brown Peanut. Jest logo, tylko pytanie, gdzie jest wejście, bo tutaj są włosy, więc pewnie wejście jest z boku. Dobra, słuchajcie, w końcu znalazłam studio, jestem w środku i czekam. Pan przed chwilą ze mną rozmawiał, w ogóle taki mega profesjonalny, wszystko dopytywał, co dokładnie chce i tak dalej, więc jaram się. I w ogóle, słuchajcie, będę miała pierwszy raz w życiu robiłam tatuaż metodą gdyby nakłuwania, a nie maszynką, więc jestem w szoku i zobaczymy, jak to będzie. Wow. W ogóle śmieszna rzecz, bo wyobraźcie sobie, że to studio jest otwarte 24 godziny na dobę. Można sobie przyjść w środku nocy zrobić tatuaż. A czemu nie? Najlepsze jest to, że zrobię sobie tutaj nie jeden tatuaż, a dwa. Bo czemu nie? Bo mogę. Pan jest naprawdę fajny. Powiem, że jest perfekcyjnie. Perfect. First time, you got it at the first time. Więc uwaga, uwaga, motyw koreański jak najbardziej. A po skończonym tatuażu pokażę wam ten drugi, który zrobiłam. Więc tak prezentuje się skończony tatuaż koreański, tatuaż numer jeden, ale obiecałam, że wam pokażę jeszcze drugi tatuaż. Oto i on. Na Hawajach zrobiłam sobie tęczę. To jest hawajska tęcza, a z tej strony jest właśnie najnowszy koreański. Koreański, ale nie koreański. Więc tak naprawdę zamiast jednego tatuażu to mam dwa, ale uważam, że to jest w ogóle mega słodytki. Ale teraz w końcu czas coś zjeść, bo już naprawdę ta babeczka mnie nie trzyma, więc czas na obiad. Wyszłam ze studia i już zdążyło się ściemnić, ale na szczęście tutaj właśnie życie się zaczyna po ciemku. I nie uwierzycie, ale za te dwa tatuaże plus poprawkę trzeciego zapłaciłam mniej niż za paznokcie. 400. Jak to jest możliwe? O co w tym wszystkim chodzi? Nie mam pojęcia, ale mam wrażenie, że tutaj tatuaże mogą być tańsze niż w Polsce, a paznokcie zdecydowanie droższe. Poprosiłam studio tatuaży, żeby mi polecili jakąś knajpę i polecili mi japońską knajpę, do której właśnie wejdę i mam nadzieję, że będą pyszne rzeczy. Jak to w większości restauracji tutaj, cały menu wygląda w ten sposób, czyli jest albo po koreańsku, albo po japońsku, albo po chińsku. Raczej nie ma angielskich, tylko w takich bardzo turystycznych knajpach. Ja dostałam poleconą taką dobrą lokalną. I tutaj mam ułatwione zadanie, bo już dostałam pałeczki i pani dała mi na przystawkę kapustę z majonezem i sosem sojowym. Śmieszne to jest bardzo, ale zaraz spróbuję i zobaczymy, jak to będzie smakować.
dobrze pokrojoną kapustę. Ale muszę przyznać, że majonez z sosem sojowym jest naprawdę bardzo dobry. To jest coś, co polecam nam spróbować. To jest mega dziwne dla nich, jak ktoś idzie na kolację i nie pije. Jak zamówiłam herbatę, pani powiedziała, że ale to jest bezalkoholowe, a ja nie. Więc teraz czas zaliczyć wieczorne rozrywki. Następnym pytaniem było. Teraz, jeżeli chodzi o to, co mam robić wieczorem, tutaj mam dla was dwie propozycje. Pierwsza to jest taka, czy powinnam zagrać w jednym z tych automatów, w których się losuje jakieś misiaczki, puszeczki i tak dalej, czy pójść do fotobudki. No i okazało się, że co? Większość z was chciała, żebym poszła do automatu, gdzie można wygrać puszaki. I tak właśnie zrobię i mam nadzieję, że coś mi się uda, chociaż nigdy jeszcze nic nie wygrałam. Doszłam do jednego z większych salonów gier w tej okolicy. Jak widzicie, tutaj jest mnóstwo takich pojedynczych budek z nagrodami. Mam nadzieję, że w ogóle będzie coś słychać, dlatego że jest tutaj bardzo głośno, zawsze jest muzyka i dużo rzeczy się dzieje. Najpierw pokażę wam, jak to w ogóle wygląda. Tutaj do wygrania są różnego rodzaju nagrody i też różnej wielkości. Akurat te to są mini i tutaj cena to jest 500 i to jest taka sama cena za wszystkie te małe automaty właśnie i ich jest naprawdę, naprawdę dużo. I największym problemem jest to, że trzeba wybrać w ogóle, z którego automatu się chce rzeczy, bo tutaj wszystko jest takie słodkie, ale oczywiście są też większe automaty, na przykład jak takie gigantyczne. Tutaj cena to jest 1000, czyli tylko dwa razy więcej, a tak naprawdę te puszaki są gigantyczne. Tylko tutaj zadanie jest takie, że trzeba przeciąć linkę, na której wiszą te puszaki, a po tej stronie trzeba złapać je takim haczykiem. O! Jejku, hej! Ja pomyślałam, że zagram sobie w coś małego, dlatego że jakbym przypadkowo wygrała jakąś dużą nagrodę, to nie będę w stanie jej wziąć do walizki, więc będę polowała w mini. Chyba najpierw spróbuję sobie wybrać któregoś z tych. Thank you.
wygrałam i musiałam rzucić 4 razy 500 bonów, czyli 2000, czyli to jest jakieś 6 zł na nasze. No, podejrzewam, że mogłabym go kupić w takiej cenie, ale jednak radość z wygranej, słuchajcie, to jest niesamowite. Niesamowite! Teraz, kiedy już zaznałam słodkiego smaku zwycięstwa, idę w kolejne miejsce, które wy mi wybraliście, czyli... Jeżeli chodzi o takie zwieńczenie wieczoru, takiej wieczornej rozrywki, to pytanie, czy chcecie, żebym poszła na karaoke, czy żebym poszła do koreańskiego kina na jakiś film, który zapewne będzie po koreańsku. Tak, spełnię jedno z moich marzeń i pójdę na karaoke, więc chodźcie ze mną. Tutaj na górze są pokoje, w których będziemy śpiewać. Mam nadzieję, że tu, jak będzie miejsce. Każde miejsce wygląda trochę inaczej, ale śmieszne jest to, że tutaj się zdejmuje buty, dlatego że się wchodzi jak gdyby do pokojów, tak jakbyście normalnie sobie mieszkali. Więc tutaj są różne rozdziałki i to wygląda w ogóle jak hotel, jakby się wchodziło do hotelu. Każdy pokój w ogóle jest osobnym pokojem do karaoke. I każdy ma oczywiście też inny wystrój. O, tutaj jest jeden jakiś taki pusty pokój. I tutaj dochodzimy do sekcji luxury. A więc tutaj są różne pokoje, które pokazywałam wam jak gdyby ze strony ulicy. I uwaga, wchodzę tutaj. I żeby nie było, że sama będę śpiewać na karaoke, to jest tutaj ktoś, kogo pewnie znacie, czyli Bartek z kanału Koreanka. I uwaga, jesteście przygotowani perfekcyjnie, więc będziemy razem śpiewać, bo zobaczcie, jak to jest super. Mamy widok na ten, na ulicę i na ludzi. I tutaj można sobie kicnąć tu, tu się po schodkach wchodzi na górę. Otwórzcie to! Halo! O, właśnie zobaczcie, lustro. Po prostu jest tak przecudownie tutaj. Przepiękny jest, kocham ten pokój. Więc dobra, co, zaczynamy. Thank you.
dzień o godzinie 10 rano, a teraz jest godzina prawie 3:20 w nocy, bo na karaoke naprawdę schodzi się mnóstwo czasu, w sensie tak dobrze człowiek bawi. A ja wam bardzo dziękuję za to, że to wy stworzyliście dla mnie ten dzień. No i oczywiście widzimy się w kolejnym filmie, w następną środę na tym kanale i w następny piątek na kanale Beauty. A jeżeli jeszcze chcecie zostać na YouTubie i oglądać go dalej, to koniecznie kliknijcie film po lewej albo po prawej. A jeżeli mnie jeszcze nie subskrybujecie, no to koniecznie zróbcie klikając tutaj na górze. I pamiętajcie, żeby obejrzeć wszystkie filmy z Korei. Bye!